Dobry wstęp. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson, jest ze mną dzisiaj Żaba Dave. Dzień dobry. Co tam? I w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w super grę, w super bardzo fajną grę. Czy ty wiesz, Dave, jaka to jest gra? O, już pokazałem, no. Czy ty wiesz, co to jest? A, to kamień, również możemy zagrać. A nie jestem gotowy teraz na zagranie w kamień, papier, nożyce, wiesz? Troszkę jestem niedysponowany. Ja też. Kamień. Dynamit. Kurde, nie rozumiem, dlaczego zawsze w to przegrywam. Dobra, słuchaj. To jest gra Nie wskocz do złej dziury. I uwaga, muszę ci wytłumaczyć zasady. O, skoczyłeś do... Wow. Bardzo dobrej, ponieważ nic tutaj nie ma. Ale słuchaj, bo to nie muszę wytłumaczyć też widzom. Muszę wytłumaczyć to też widzom, bo to... Co mówiłeś? Wziąłem mi HP, do złej dziury wskoczyłem. A, no to... muszę wytłumaczyć to też widzom, więc słuchaj, to, ty również. Jak widzisz, są trzy dziury, co oznacza, że to nie jest normalna gra, bo normalnie były dwie. Tutaj te trzy dziury polegają na tym, że w zieloną albo w czerwoną musisz wrzucić coś albo dobrego, albo złego. Możesz do zielonego i czerwonego w tym samym momencie rzucić dwie złe rzeczy, możesz wrzucić dwie dobre. Ja muszę o tym wiedzieć dobrze, ponieważ żółty jest od tego, że tutaj nie może być nic złego, dlatego też to jest całe z wełny, a tutaj w środku można wylać lawę na przykład, którą zresztą mamy tu przygotowaną. I możesz tak, ogólnie przyjęliśmy, że złe rzeczy to są tylko to jest tylko i wyłącznie lawa, nic więcej, bo po prostu nie mamy nic więcej, więc po prostu lawa. Bierzemy lawę i rozlewamy albo w zielony, albo w czerwony, albo w zielony i w czerwony. Jeżeli nie, no to ze skrzynki, którą tu sobie przygotowałeś, ja przygotowałem swoją, bierzesz jakieś dwie dobre rzeczy, albo jedną i wiesz, o co chodzi, wiesz ogólnie, tak, myślę, tak, że wy widzowie też doskonale wiecie. A jeżeli chodzi o tą żółtą dziurę, to tu możesz dawać tylko dobre rzeczy, ale nie mogą to być, znaczy to, nie muszą to być wcale jakieś dobre rzeczy, czyli możesz na przykład sobie podejść tu, prawda, rozwalić dirta, prawda, zabrać sobie go i powiedzieć, o, i to se teraz tu wrzucę, nie, i to se tutaj teraz jest. No i jest fajnie, no. No i wiesz, i to ten. I teraz tak, każdy wybiera jedną dziurę. Jeżeli nie chce ryzykować po prostu, wskakuje do tych dziur, to od razu biegnę tu i wskakuje się do tej dziury. Ale jest problem. No. Jest problem, bo my będziemy słyszeć, jak się lawa wylewa przecież. Tak, to prawda, więc chyba najlepiej będzie, jak wyłączymy dźwięki, nie? Dobra. Tylko które to są dźwięki? Czekaj, ja wezmę, rozleję tu lawę gdzieś. Okej. I które to są dźwięki? To zdecydowanie nie ten dźwięk. Czekaj, który to może być dźwięk? Mi się wydaje, że... A może po prostu... Czekaj. Uwaga. Dobra, bloki to są. Bloki całkowicie zjeść z blokami. To jest ale w sumie dobry... Nawet mi nie chodzi, patrz, o ten efekt dźwiękowy. Proszę, podaj mi pudeł. No właśnie o to. Aha. Ale to nie będzie słychać tego, gdzie to jest, ponieważ my będziemy tu, z tyłu. I stajemy plecami, no, nie? Jak ktoś będzie wylewać dwa, no to już będzie wiedział z bomby, że są dwa. Aha, o to ci chodzi. Dobra, no to w takim razie odbiegamy gdzieś dalej po prostu. Dobra, no to kto zaczyna, ty czy ja? Ja mogę zacząć. Czyli ja muszę odbiec, dobra, to ja odbiegam gdzieś dalej, zawołaj mnie, jak już wszystko będzie gotowe. Lecę sobie poczekać, no. Dobra, czekam. Ja w tym czasie, jak ty to robisz, to poproszę was o zostawienie łapki w górę. 6000 łapek w górę i wlatuje kolejny odcinek właśnie z Nie wskocz do złej dziury. Challenge wraz z Davikiem, który sobie tutaj rozegramy. Skończyłem. Już mogę wracać, dobra, to już lecę z powrotem. Wszystkie trzy dziury załatwiłeś, tak? A, troszeczkę kurde, no będę w plecy, jeżeli chodzi o siano, no ale dobra, trudno. Mówisz? Dobra, czyli muszę wybrać. Zielony, albo czerwony, albo żółty. Wiesz co, ja pójdę w zielony. O nie, nie! To był błąd, to był duży błąd, dobra. Czyli 1-0 dla ciebie w tym momencie, udało ci się. Teraz trzeba to sprzątnąć stąd. A czekaj, a co było w innych? Też była lawa, o ty kurczę, czyli najbardziej mi się opłacało wskoczyć po prostu do żółtego i nie ryzykować. W sumie to nic mnie tu ciekawego nie mogło spotkać, więc to lipa. Już zabrałeś tą lawę stąd? Tak. Ona się tak? zaraz usunie. Dobra. Tak. No to teraz ty biegnij gdzieś tam dalej i teraz ja przygotuję coś od siebie. Dobra. Teraz tak, ja zrobię to. Ej, w sumie teraz tak ogarnąłem, że wziąłem taką... Zrobiłem taką rzecz, która... A, dobra, trudno. Dobra, biorę... Zabiorę to. Lawa. Dobra, ja już mam prawie gotowe. No i tu se wrzucę to, prawda? O, tam już jest, dobra. Dobra, no już, możesz iść.
O nie, ty Spyrolu. Na horyzoncie tam rakietę strzeliłeś. Dobra, no, wybierz, który chcesz. Halo! Łatwo. O nie, dobrze wybrałeś. Ej, dlaczego ta lawa w ogóle się nie rozjechała? Ej, czekaj, co jest? Nie mogłem jej zabrać, dobra. Wracam z nią z powrotem. Dobra, czyli wygrywasz póki co, czekaj, bo stąd... Albo nie, stąd nie zabierajmy nic. Niech tam jest to, ten kto później tam wejdzie, zbiera wszystko. Dobra, ja odchodzę teraz dalej. I teraz ty znowu dawaj coś tam włóż ciekawego. Zobaczymy, co tym razem mi tam zaproponujesz. A ja tymczasem kontynuuję moje żebranie o lajki i o inne takie, rozwalę tę twoją rakietę. Możecie wbić na Instagrama również. Link jest oczywiście do mojego Instagrama w opisie. Jeżeli nie chcecie wchodzić w link, tylko chcecie po prostu sobie wpisać na Instagramie, to szczypsą przez 2N i znajdziecie tam właśnie moje konto. I będzie mega... Skończyłem. Mega fajnie, dobra, to już biegnę. I zobaczymy, dobra. Teraz jest nagroda bomba. Nie, bo ty mnie trolujesz i teraz się zastanawiam, czy nie wskoczyć sobie w żółty po prostu. Nagroda bomba. Dobra. Nie! Co to ma być? Dlaczego? Czekaj, ja jestem ciekaw, co jest w drugiej skrzynce, znaczy w tym drugim tu. No nie, ale ty jesteś najgorszy. O, tu emeralda wrzucił. Dobra. To jest bez stresu, bo ty teraz wiesz... A nie, to ja, dobra, to ja sobie teraz potrzebujemy razem, pójdę w takim razie. Jaki hoł, dobra. To nie wykonię nawet tego zielonego i czerwonego, ja idę po emeralda od razu. Tak, mówisz? A wy zabrałeś tą lawę stąd? Zabrałeś? Tak, dobra. Dałem. Nie, no ja i tak wypełnię, no bo to, na tym to polega. Dobra, no ja już wypełniłem, możesz przyjść. No kurde, szybko ci poszło. No bo... Dwa razy lawa? Skoro już tak sytuację postawiłeś, jak postawiłeś, to... Dobrze. Jak już wiadomo, gdzie biegniesz. O nie, jak wykiwał! Dobra, w drugim był na piersik emeraldowy. O nie, ty chopie. Chopie, o nie, jak wymyślił teraz. Kurczę, mogłem je na klawę gdzieś dać. Dobra, dawaj, następną rzecz wrzucaj. Dobra. Kurde, straciłem właśnie 16 diamentów. Jaki pech. Kurczę, no nie spodziewałem się tego, że tak zrobisz. Ale zwaliłem. Możesz lecieć. Mogę? Dobra, to już lecę. Tak. No i widzisz, ja teraz powinienem skoczyć w żółty, ale wydaje mi się, że to jest znowu jakiś troll. Dawaj do żółtego może. Nie, w zielony. O, dobrze. A co było w czerwonym? Dobra, wanna jakaś i dobra, czyli... Ej, tu wrzuciłeś znowu diamenta, ty ciągle podbijasz stawkę tego żółtego. W końcu ktoś tam wskoczy. Dobra, teraz ja idę. Dobra, ja dam teraz... Fajnie, nie? Bo to są takie emocje większe, przez to, że jest to trzecie pole, które tak naprawdę zmienia całą rozgrywkę w tym momencie. Dobra, no, ja, możesz już. Mogę już? Dobra, idę. Tak, ja już wiedziałem, co daję, szybko poszło. Kurde, bo ja odbiegłem dość solidnie w dal. No, nie odbiegajmy tak daleko, to nie ma sensu. Dobrze. No i moi drodzy, no i Stonks. Dobrze. Teraz zobacz, co wrzuciłem. Ender Chestik i... Książka z kurde, naprawą. Co to za książka? Naprawa. Najcenniejsza to książka, jaka może być chyba. Kurde, dobre. No, kurde. Wiedziałem, że tak zrobić. Dobra, lecę tam dalej, teraz ty dajesz. Tylko zabrałeś z żółtego, czyli tak naprawdę mi się nie opłaca teraz w żółty wskakiwać w ogóle. To prawda. Musiałbyś tam teraz włożyć coś takiego mega dobrego. Ale wątpię, żebyś to zrobił. Więc chyba tam raczej nie wskoczę. Ja tu tam mam parę artykułów, że tak powiem, w kapsie. Będę tyłem szedł, żeby tam nie ten... Dobra. Mogę już iść? Jasne. Dobra. Chodźcie, kimniemy jeszcze na szybko, bo jest noc. Dobra, jasne, okej. Okay. Żeby w dzień tutaj dokonać tej egzekucji na mnie. Proszę bardzo. Klient nasz pan, że tak powiem. Dobra. Udało mi się. Diaks, no. Tu w drugiej była potka na co? Na niewidzialność? A tu, dobra, czyli wybrałem najlepiej jak mogłem. Chociaż mi się jeden diament zwrócił z tych wszystkich, które straciłem. Wow, ja dobrze. Powiem, że ja bym poteczkę bardziej przygarnął niż tego jednego diaksika. Myślisz? No dobrze. Dobrze, jestem. Dobra, czekaj, ja rozlewam. Kurczę, co jest grane? Dobra, bo... Nie chciała mi się lawa rozlać. Czekam na wygraną. Dobra, możesz w sumie...
Możesz w sumie już... przyjść. Nie? Możesz się przyjść. Kurde, no! Dobrze, dobrze, w końcu nie wpadłeś. Nie, 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 trzeba zginąć! No ale ty... Co to jest za zmiana? Wskakuj tam z powrotem. Kurde. I tam z powrotem. Dobra, dobra. Palimy się do końca, dobrze. Nie, no co ma być, no. Dobra, ile jest punktów, bo ja w sumie nie policzę. Dobra, nieważne, srać te punkty, bo to nie ma znaczenia. Dawaj, po ostatnim razie, ty i ja. Bo dobra. Kto zaczynał? Ja wylewałem pierwszy. Dobra, czyli teraz ty i ja i kończymy. To już będzie to ostateczne już, co tutaj musi być. Więc jeszcze po jednym i kończymy. Dobra, no. Okej. Okay. Już mogę iść? Dobra. Tak. Dobra, lecę. I ja z bomby wskoczę sobie. O, wiem już gdzie. No gdzie? No, wiem no, już gdzie. Tak? Gdzie? Dobrze, dobrze. A czekaj, a tu co? Lawa? Lawa, dobrze, dobrze, wiedziałem. Czułem, że taką akcję odwalisz na koniec. Kurde. Dobra, teraz i teraz ja ostatni raz wchodzę, tak? Tak, tak. Dobra, dobra, to ja zrobię. Ja zrobię tak. Mhm, tutaj. Szkoda, że tej lawy nie zabrałeś, muszę ją zabierać za ciebie. Przepraszam, kapitanie. Dobra, już, już. Idę. Kurde. Okay, i uwaga, gdzie? Lawę, skoro zabierałeś lawę, to na pewno w jednym z tych rzeczy nie ma lawy. Ja pozwolę sobie odłożyć ten mój mieczyk. Kurde, no! ale teraz zobacz, co było. Nie! A tu ale memera. Ale wiedziałem, że ci tak wjadę na psychę. Dobra, czyli to już było wszystko, tak? To już było wszystko, dobra. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Widzimy się w następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Jeżeli chcecie znowu taki odcinek wraz z Davikiem z Nie wskocz do złego bloku challenge, no to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Widzimy się jutro. Na razie, trzymajcie się. Celabi! Pa.